witam z Avizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z scenariusza przy zaporze. Oczywiście w kolejnym odcinku z Cities PlayStation 4. Dzisiaj mamy jeszcze oczywiście Green Cities, może jakieś tutaj wstawki z tego będziemy korzystać. Na pewno korzystamy z update'u 6.0, który jest jednym z najlepszych update'ów, a z drugiej strony jednym z najbardziej edytujących rzeczy, ponieważ teraz góra, Wasze wszystkie zapisy gry mogą mieć 750 MB. Ale pięknie nasze miasto z tym wygląda. Dokładnie. Więc trochę kiepsko, ponieważ ja mam tyle zapisów, że one wynosiły ponad prawie parę giga, więc nie było zbytnio za fajnie, jak tutaj z tym zrobić. Kurczę, słup. Wiedziałem, że w końcu w niego wpadnę. Więc no nie było to. Ale na szczęście udało mi się tutaj jakoś tam z PlayStation Plus porozumieć i jakoś to tam poszło. Dobrze, jedziemy sobie teraz na naszym autobusikiem. Czekajcie, czym ja jadę tak właściwie? Nie, ja jadę hot dogami. Dobra, no to jedziemy hot dogami. Jedziemy. Czekajcie, bo się wywaliłem. Czekaj. Autobus. Gdzie jest autobus? O, proszę bardzo. Jest autobus, jedziemy. Autobus jest trochę wolniejszy, dobra, to zmienimy na... To jest bardzo szybkie. Przejedźmy sobie przez nasz most. Dzisiaj się zajmiemy właśnie tutaj mostem, wiaduktami i ogólnie naszym miastem, tak aby nasi ludzie bardziej chcieli się tutaj budować. Właśnie stworzymy nowe strefy ekologiczne. Mam nadzieję, że im tutaj się to spodoba. No i przy okazji jakieś Green Cities też będzie i kolejny. Dobra, zresztą nieważne, ale te kółka podskakują. Ale jaja. Dobra, czy my jedziemy. Dobra, tutaj jest nasz zjazd, ogólnie rzecz powiedziawszy. Tak, nasz tutaj miasto nie jest jeszcze, ten węzeł nie jest idealnie zrobiony, ale dzisiaj się nim nie chcę zajmować, bo dziś chciałbym się zająć głównie rozbudową miasta. Tak, pojedźmy sobie tutaj na górę, proszę bardzo. Bo te rondo to nie jest takie ryby, ale no tak. Ogólnie jak jeździcie sobie tak tymi pojazdami tutaj po waszym mieście, to zwróćcie uwagę, że czasami jest problem z podjazdem samochodów pod górkę. Że na przykład autobus to czasami w ogóle nie potrafi podjechać pod górę. Ło! Tramwaj! Już nikt nie żyje w tym tramwaju, łącznie ze mną. Dobra, to jakoś ciemniej. Światła się już wyłączają i widzimy efekty. Ale jak widzicie, całkiem przyjemnie tutaj można sobie teraz jeździć. Dobra, dość mojej zabawy, bo zabawę teraz mam codziennie właściwie. Dobra, tak. Przemysł to się lekko budować. Jakiś pożar. Czy wy tutaj nie macie straży pożarnej przodkiem? Nie macie. To wam by to mogło się nawet przydać. Tak w sumie. Macie. Cieszcie się i macie. To wam może się przydać. I tak, tu zaczęliśmy sobie ostatnio farming w poprzednim odcinku i dzisiaj tym farmingiem będziemy szli dalej, bo mamy tam jakieś bardzo małe, żeby się tutaj budowali. Ogólnie też handel chce się budować, więc jest ogólnie co tutaj porobić dzisiaj w naszym mieście. O, nawet nie wiedziałem, coś takiego można zrobić. I tam jakieś te nasze bugi i tego typu rzeczy będziemy się tym zajmować. I ja jeszcze jestem przed live'em, nie wiem, czy on się uda w koniec końców, bo mam jeszcze odcinek do nagrania, ale zobaczymy. Najwyżej odcinek będzie trochę później, live'ik będzie wcześniej. To jest najpóźniejszy live'ik, jaki nagrywałem w historii tego kanału. Ogólnie czym się zajmiemy, to nie wiem, tak, poczekajcie, bo jest coś takiego jak Centrum Recyklingu, na pewno to kojarzycie. I gdy miasto posiada Centrum Recyklingu, mieszkańcy mogą oddawać do recyklingu więcej różnych rodzajów odpadów, co zmniejsza ilość śmieci. Centrum wytwarza z odpadów niewielką ilość surowców. Dobra, ale moje pytanie jest takie, czy jak postawię Centrum Recyklingu, to mogę całkowicie wyzbyć się tego? Powiedzmy to tak. Wiem, że to prąd produkuje i bla bla bla. No ale powiedzmy, że powinno być chociaż ciutko lepiej. Dobra, jeszcze jeden postawmy. To bardzo mało tu daje. Bo nie wiem, czy widzicie, ja patrzę na ten wykres. Stan przetwarzania śmieci. No nie wiem, jeszcze się nie włączyło, ale... Ale nie wróży to dobrze. No, postawmy tu jeszcze jeden, proszę bardzo. Miejmy nadzieję, że to jakoś będzie wydawać. Tak, zbyliśmy się przy okazji całej mojej forsy. To jest chyba nie najlepszym początkiem odcinka, ale dobra, powiedzmy, że ujdzie. Jak jest tu z komunikacją? Bo ogólnie metro byśmy chcieli tutaj sobie zainstalować, pomijając oczywiście poza autobusami na biopaliwo, które kosztują 40 tysięcy, więc
Na razie mnie mało interesują. Tak, dziś tutaj puścimy i na pewno Bambaja. Jakieś autobusy też. Komunikacja i ogólne te sprawy. Ale co bym dzisiaj na pewno bardzo, 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 bardzo chciał zrobić, to wbić kamień milowy mówiący o 26 tysięcach, aby kupić ten kawałek ziemi. Bo to nam trochę przyspieszy tutaj. Naprawdę, bo tu będzie nowa dzielnica w ogóle i by się działo, ale no niestety jesteśmy w kropce póki co. W kropce na D. I tak, póki co dajmy sobie, aby tutaj się oni mogli budować. I miejmy nadzieję, że to im wystarczy, bo nie mam zbytnio pomysłów dokąd, co i jak tutaj by to mogło wyglądać. Ogólnie jak tam w ogóle skorzystacie z tego, bo z tego to nie wiem. Całkiem nieźle, całkiem. Tu, aby wam jeszcze polepszyć, to możemy zrobić ścieżkę. Podłączyło się, świetnie. I tutaj ścieżkę rowerową. Wszystko, wszystko w jednym, co nie? Żeby od razu tutaj mieli wszystko. Dobra, i tutaj proszę bardzo. Tu jest ogólnie bardzo duży ruch pieszy, więc gdybyśmy sobie na przykład chcieli, poczekajcie. Pójść sobie tutaj, proszę bardzo. Nie, no poczekaj, czymś... O, tą panią lubię chodzić. To jak widzicie... What the fuck? Znaczy, ja jeszcze powiem wam tylko, że ja nigdy nie patrzyłem tutaj, poczekajcie, bo tak kobietka potrafi ładnie skakać. Jak oni tam się dostają na górę, co nie? Teraz widzę, że to jest jakieś straszne. W ogóle tam nie da się wejść inaczej niż oni tam... Co jest? Co jest z tymi ludźmi? O Boże. Czekajcie. A czy ja bym mógł jakoś tak tutaj na górę? Czekaj. Ja mam pomysł. Bo ja bym chciał koniecznie tam wejść do środka. Nie wiem, czy się da. Nie, nie da się. Okej. Dobra, i teraz kobietka tutaj, tu. Double jump. Dawaj. Uwierz w siebie. No dobra, ale jest tutaj ich naprawdę dużo. I się zastanawiam właśnie, skąd ich jest tam aż tych tyle. Poczekaj. Czy ja dobrze rozumiem, jeżeli jest ich aż tak tutaj dużo, to my musimy zwiększyć popyt na... No właśnie. Wszyscy wiemy na co. Na kolejkę... linową. Wow, przyspieszyli to. Ale jak? Do 115 to sobie to zmienimy. Dobra, zmiana planów. Mniejsza o to. Ważne jest, aby tutaj teraz na przykład rozbudować sobie nasz tutaj handel. Bo handel chce się budować. Oczywiście, jak słyszycie, w każdym teraz mieście się przerzuciła automatycznie, niezależnie od tego, co robiliśmy, radio na Mars Radio. Czy to dobrze? Mars Radio to jest moje jedno z ulubionych radio, więc czemu by nie tak właściwie, ale no zobaczymy. Tak, spalarnie ogólnie wyrzucamy z centrum miasta, bo no wszyscy wiemy, to nie był dobry pomysł. I stawiam tutaj centra recyklingu. No powiedzmy, tam gdzie się da. Tu się dało. I tu była ścieżka rowerowa, więc tu sobie dajmy, aby ta ścieżka rowerowa dochodziła tutaj oczywiście, tylko po prostu trochę większym zakrętem. Dobra? Proszę bardzo, macie. A centra recyklingu też są i tu jest, będzie handel. Proszę bardzo, proszę od pana bardzo. Tak, tu mamy bardzo ładny nową dzielnicę, taką właściwie handlową. Będziecie mogli sobie tutaj chodzić do woli. Nie, czekaj, tu jakiś parking walnimy. Taki jeden z moich tych, no właśnie. Dużo nie kosztujący, a wszystkich cieszący. Proszę bardzo. Jeden z parków i tutaj podłączmy to. Czy tu by mi się to udało zrobić? A tylko tu przez tymi... jak tu zrobić to dojście? Zrobimy tak i zrobimy tak, to nie będzie dobrze. Musielibyśmy... zrobić... Czekaj, ja mam pomysł. Ja tego nie zrobię, proszę cię. Potrzymaj mi piwo. Bo się loguje, bo się zapisuje. Dobra, zrobione. Dobra, i wy tu się będziecie mogli budować. Macie tam wszystko, co chcieliście, więc powinno być całkiem nieźle. Tu jest ogólnie ta autostrada trochę jeszcze nie gotowa do końca, ale to tak na razie niech to wygląda. Tak, i w ogóle tutaj to będziemy wszystko przebudowywać. Jest w końcu nasze jedno z wysypisk się opróżniło, bardzo dobrze. I tak, musimy zrobić do 126 tysięcy. Bardzo powoli to do tego biegniemy. Bardzo. I co jest z prądem? Czekajcie, ja wyburzyłem parę spalarni. Chyba to był zły pomysł. Okej.
80 to nie. 65. I tak dużo jak na mój budżet aktualny. To dużo. A ile produkuje to w ogóle? 80. No to trochę więcej, no wiem, ale... Okej, to ile to kosztuje? 65. A to 50. 120. 80, ale to jest ekologiczne w sumie. Lub za 19 mamy 40. To trzeba postawić niestety. Wiem, mieliśmy iść w ekologię i bla bla bla, niestety te inne. Ale no niestety nie mam forsy, a forsa jest najważniejsza. Czekaj, nie w tym scenariuszu nie mogę przyspieszać, zapomniałbym oczywiście o tym. O Boże. Bo wtedy szybciej leci czas i wszystko się do tutaj rozwala, tego byśmy nie chcieli. Dobra. Szybko postaw to. Dobra, mamy to. Prąd powinien już być dobry. Już dobrze. Dobrze, już dzieci, spokojnie. Happy Mayday, baby. Happy, wee. Happy, we are all. Happy, we are. Dobra, dobrze jest. Dobrze jest. I tak, z fonegon, ten budynek jest trochę... Nie wiedziałem, że ta kolejka linowa tutaj jest. Bo ona jest trochę na dole, ale ogólnie jest dosyć wysoko postawiona. Wysoko postawiona, wiecie, u władz miasta, co nie? Dobra. Okej. Okay. Postawmy sobie to. To jest max naszej kolejki, czyli tu będzie stacja ogólnie rzecz powiedziawszy. Dobra, to dobrze wiadomo, to dobrze wiedzieć. Czyli tu będzie stacja od tej najbliższa. Dobra, ale na razie to jest najmniej ważne, ponieważ byśmy sobie właśnie zwinęli mieszkańców, a do tego jest potrzebna przebudowa tej znowu sieci kolejowej. Wiecie, co jest bardzo irytujące? To, że ta sieć kolejowa powinna od dawien dawna jechać zupełnie inaczej, a my cały czas tego nie zrobiliśmy. My cały czas tego... O, to też jest jakaś prześwietlona. A my cały czas tego nie zrobiliśmy, więc dobra. Zrobimy to teraz w takim wypadku. Kosztuje to dużo. Nie będę kłamać, kosztuje to dosyć dużo. Ale... Ale okej, nie, tutaj to zrób większy zakręt. Jak teraz zobaczyłem, gdzie to jest, to nie. Ale to jest i tak tańsze niż tunel. Dobra, dojedźmy sobie dotąd. I z drugiej strony będzie to właśnie takie same, podobne połączenie. Znaczy, no tu póki co to wiemy, jak to wygląda, tak, no żeby nie było. I tak. Tu to wybórz. Właściwie tutaj i tak nie jeżdżą żadne pociągi, więc w sumie czemu nie. Możemy na razie wyburzyć. Dobra. Wybórz. Wybórzmy dotąd. Tą linię kolejową całkowicie można spalić już, bo już z niej nie korzystamy. Znaczy, z niej i tak te pociągi tam jakoś... Zbytnio nie widziałem duchu dużego, więc też bardzo pa. Oj, tu chyba nie było nic, chyba. Nie, mam przynajmniej taką nadzieję z kroną. Wybórz. Będziecie jeździć moimi terami przy okazji. To jest akurat dosyć dobre. Znaczy, czy dobre takie bardzo to nie wiem, bo w sumie to było lepiej jak korzystaliście z własnych, bo wtedy nie płaciłem za nie. Ale jedziecie teraz tam, gdzie ja bym chciał i nie będziecie mi tutaj psuć w przyszłości rozbudowy miasta. Powiedzmy to sobie tak. Powiedzmy to sobie wprost. Nie będziecie mi psuć rozbudowy miasta. Dobra. Tutaj w dół i tutaj właśnie będzie zjazd w dół. I stąd te nasze właśnie tory. Duże, kosztujące bardzo. Będę musiały sobie teraz tu jakoś doczopać się dotąd. Boże, ile ja tutaj tych torów teraz przebudowałem. Masakra. A nie mamy żadnego dworca, to jest najgorsze. Ja cały czas przebudowuję te tory, a my i tak z nich nie korzystamy. Trzeba będzie postawić ten dworzec. Dobra. Przestawiliśmy to. Jest dobrze, nasze tory, nasze pociągi teraz, jeżeli by były jakiekolwiek, mogą jechać zupełnie inaczej. A my możemy się zająć rozbudową miasta, bo to było przecież najważniejsze. Tak, to jak wy tutaj macie te swoje uliczki... Dobra, świetnie. To chciałem usłyszeć, że mogę to zrobić. Tak samo wy tutaj możecie się budować. To jest z wodą. Jak ja lubię to. Jak ja to lubię, kiedy woda już jest. Okej, czekaj, tu jest jakaś ścieżka z wodą. Bardzo, bardzo dobry pomysł. I tak, stąd tutaj się ta dzielnica trochę inaczej ciągnie, z tego co widzę.
Trochę inaczej. Dobra, to niech będzie, to już niech się buduje w ten dziwny sposób. Natomiast moje pytanie jest, bo ja to przed chwilą wyburzyłem, jak widzieliście na załączonym obrazku. Dokąd ty tu możesz jechać? Okej, dobra, rozumiem, jeszcze mogę zrobić spokojnie jedną przecznicę i spokojnie jeszcze wtedy będzie dobrze. Tak, tutaj się robi hałas dookoła tego, to było akurat wiadome. Ja wiedziałem, to będzie kwestia czasu, kiedy oni zaczną się skarżyć na to. No właśnie tego doszło, że się zaczęli skarżyć. Tutaj dalej budujemy sobie nasze, będą biura. Będą to po prostu wyciszać i tyle. Znaczy tutaj tego niekoniecznie, ale tu, poczekaj, tutaj też. Będą po prostu biura. Swojego bardzo duży ruch. Ja nie sądziłem, że tu aż taki można stworzyć. Ale całkiem rzeczywiście ciekawy. Ciekawie to wyszło, powiem tak, ciekawie to wyszło. Tak, stąd się z kolei ciągnie kolejna dzielnica. Czy ja wyłączyłem? Nie wyłączyłem. No nie wiem, dobra, tak czy siak, tutaj się budujecie. Aby was zachęcić bardziej nad budową tutaj. Mamy nowe przecież wspaniałe parki, co nie? Proszę bardzo. Postawmy sobie taki jeden tutaj park. Proszę bardzo. Z jeden tu. Czy jeszcze jest jakiś? Nie, okej, dobra. I mamy taki nad wodą, tylko nad wodą to nie mają sensu zbytnio w moim mieście. Chyba, że tu. Tu by nawet miał sens, gdybyśmy go podnieśli trochę. Ale dobra, nie, ale nie. Co jest ze ściekiem? Co jest ze ściekiem? Okej, źle jest ze ściekiem, dobra, rozumiem. Teraz będę już mogli to wszystko przebudować. Dobra, po 4000 kosztują. Wiemy, że możemy postawić te duże, ale ile one kosztują? 30 przecież kosztował, dobra, zapomniałem oczywiście. Ten kosztuje może i 15, ale... No ale no wiemy. Proszę bardzo. Przenieśmy, podciągnijmy. Miejmy nadzieję, że to będzie trochę chociaż lepiej. A te usuniemy w zależności od tego, jak będziemy mogli. Czyli na przykład teraz. Dobra. I jeszcze nam został jeden. Dobra, to jest zrobione. I tak, 3000. Zaraz będzie 5. Dobra, jest 5. Świetnie. I podciągnięte, prąd podciągnięty. Podciągnięte. Świetnie, tu mają w ogóle wiatrak jeszcze swój własny. No, fajnie. Co jest z wodą? A wy nie dostaliście po prostu wody, dobra. Dobra, rozumiem, spokojnie. Już wam podciągam. Tak, bo tutaj ten handel to... Nim się najmniej teraz zajmowałem, więc... tak, więc całkiem nieźle. Swojego tutaj jest tak. Się ciągnie nasza tutaj uliczka. I my ją zmienimy w ścieżkę dowodową, aby oni tutaj mieli trochę lepszą komunikację do naszych tej całości. Bo tak to widzicie, jak tutaj to mniej więcej działa, dobra. Całkiem nieźle. Co jest ze ściekiem? Cały czas jest źle ze ściekiem? Przecież się podciągnąłem. Poczekaj. Jaką to ma przepustowość? 120 tysięcy. Chyba da mniejszą. To kosztuje 2,5. To kosztuje 4. Jest to trochę mniej ściekowate. Może. Może tak, może nie. Albo ja wiem. Grunt jest to, że jesteśmy utopieni ze ściekami, bo... No, postawmy jakąś jedną dużą tą górę. Bo nie wiem, no. Jak dla mnie to ściek, jak dla mnie ten ściek to wygląda jak ściek. Chociaż tutaj, no może... No może rzeczywiście trochę lepiej to wygląda. Ale czy mnie stać na ekologię w tym mieście? Tak się zastanawiam szczerze. Czy mnie stać na ekologię w tym mieście? Tak nie za bardzo właśnie. Niby jesteśmy znowu blisko, ale... Dobra, postawmy jedną rudę zwykłą, no już bez przesady. Wyburzyłem prawie wszystkie rudy i nagle mi tutaj gospodarka poszła do tyłu. Powiedz, że już jest dobrze. Chyba mogę tego tutaj nie stawiać. Poczekaj. Coś tam liczy. Bo on jeszcze nie działa. Włączył się. Okej.
To możemy rzeczywiście pójść tą ekologię, bo aż tak dużo nie płacimy więcej. Tak, tylko tutaj to nam się całkowicie zmienia tutaj granica tej wody, że tak ujmę to. Dobra. I jeszcze jeden i będziemy w domu. Dawaj. Potrzebujesz pieniędzy. Tak, wiem, że potrzebuję tysięcy pieniędzy. Tysięcy. Ja oddam tysięcy. Dobra. I powiedzmy, że mamy wasz z głowy już tutaj. Prąd. Jest to człowiek, to weź mnie, nie nalewuj już. Jeszcze prąd. Czy mamy jakąś pożyczkę? Nie mamy żadnego. Nic nie mamy. My nie mamy nic. Mamy bardzo podciągnięte to do góry. Autobusy możemy zjechać w ciągu dnia. Czego możemy zjechać jeszcze? Z policji tak nie za bardzo, bo i tak jest kiepsko. Możemy zjechać z tego, ze śmieciarek w ciągu dnia. I to właściwie to tyle. Bo jest dosyć kiepsko. Bo jesteśmy bardzo, zeszliśmy na tutaj, na jak widzimy zresztą. Przemysł jest bardzo tępiony. Małe sklepiki też możemy trochę podnieść. Ale co z tym naszym prądem będzie? No bo na prąd poczekajcie, sobie po prostu dajmy więcej tutaj budżetu. I tyle. I miejmy go na razie z głowy. Damy wam tutaj... Co jest? Co? Jak incydent tam przyleciałeś? I powiedzmy, że będziecie mieli dobrze. Dobrze, w ogóle do 26 tysięcy chciałem dobić, a jest 21 minuta i bardzo powoli to idzie. To mi się nie podoba. Tu wam dałem trochę miejsca, no i co? I się nie budujecie zbytnio. A jeśli już, to bardzo powoli. Dobra, wiecie co? Dość tego. Budujemy tutaj tą drogę. Proszę bardzo. Możecie się tutaj budować do woli. Tutaj. Tutaj, tylko nam teraz pociągniemy wodę oczywiście. Bo wody tutaj nie łaska była pociągnąć sobie. Dobra, i stacja kolejki linowej. Tak, co nie? Poczekaj. Sprawdźmy. Let's see. Teoretycznie, dobra. Czekaj, czy mi się dobrze wydaje? Okej, dobra, tu jest najdalsze miejsce. I nie może być zbyt nisko też położone, ale to sądzę, że nie będziesz tak źle z tym. Dobra, jedziesz sobie tutaj dotąd. Czyli jakoś na takiej wysokości trzeba byłoby postawić tą stację. Kurczę, krzaczki. No trochę mi się nie podoba tutaj te menu, które tam się poprzestawiało mi trochę, ale dobra. I 15 tysięcy teraz weź uzbieraj. Z tymi mieszkańcami. Z tymi frajerami. Tak, jasne. No dobra, czy mam tutaj... Tak, kata... To jest. Okej, okay, dobra, rozumiem. W tym scenariuszu nie powinno być katastrof. Nie wnikam. Powiem tak, nie wnikam. Nie wnikam, bo tego bugu to ja już wam nie wytłumaczę. Nawet ja. Ja naprawdę czasami próbuję wytłumaczyć CityScanners jego główne dziwne zachowania. Ale kiedy w scenariuszu, w którym trzeba walczyć z katastrofami, nie można włączyć katastrof, to ja się już poddaję. To ja się naprawdę poddaję. Ja nie wiem co. Nie dałem. Uznajmy, że tego nie widzieliśmy i życie jeszcze dobre. Wszystko jeszcze dobre. Dobra, czekaj, tu sobie zróbmy dojście. I tu przez budynki będziecie mogli sobie spokojnie dojść, bo znam te triki City Skyline, więc tak. Zastanawiam się, czy naprawdę tutaj żaden pociąg nie jedzie tymi torami? Dziwne, zazwyczaj chociaż jakiś tam pociąg już jeździł, ale widzę, że tutaj to jest kompletna tragedia z tym. Nic. Tak, tutaj w ogóle wy marudzicie na mieszkańcy chorują, a to jest przecież centrum recyklingu, co wy to wam marudzicie? Powinno być wszystko cacy. Dobra, oczywiście problem ze śmieciami. Widzicie, kiedy wchodzi ekologia do miast, to widzicie co się dzieje. Beznadziejnie. Trzeba będzie postawić tam spalarnię z powrotem gdzieś. Gdzie? No tutaj trzeba ją postawić. Ale nie mam pieniędzy i jeśli już, to pieniądze na razie na tą komunikację tutaj wykorzystamy. Tak, tu się budynki bardzo chętnie budują. Tylko moje pytanie jest takie, czy jak my tutaj to postawimy, to czy to będzie dobra wysokość? I tam akurat jest
najbardziej irytujące mnie teraz pytanie. Dlatego, aby tutaj rzeczywiście była dobra ta wysokość, to my tutaj sobie podciągniemy trochę grunt, no nie? I stwierdzimy, że jest dobra wysokość. Proszę bardzo. Dobra, jesteśmy blisko, więc w zasadzie to możemy już postawić. Postawmy to tutaj. Nie, nie ma, no, przepraszam bardzo. Wysokość jest wspaniała. I podciągnięte od do, jak najdalej. Idealnie podciągnięte wszystko. Będzie tutaj działać jak cacy. I możecie do tego już iść. Już otwarte. Dobra, mamy 24 tysiące. I powoli próbujemy się zbliżyć do tych 26 tysięcy. Z tego co mi się wydaje, to nasz scenariusz nie jest tego jakiś zachwycony, że my tak bardzo powoli tutaj idziemy, ale powiem tak, ale dzisiaj bym chciał już wbić te 26 tysięcy. Naprawdę. Bo wiem, że na zegarku moim jeszcze 26 minut, że już powoli można byłoby nawet kończyć odcinek, ale nie, ja chcę do tego dobić. Jak jest tutaj ta nasza kolejna nowa, o ta, to najedziesz sobie tu tędy, tu nie ma stopa. Tak, to jest trochę dziwne. Później tutaj przez to, tutaj dotąd i później jedzie, czekaj, dotąd i tu jest koniec, tak? Bo tu miała być kolejna stacja, gdzieś tam na górę ma bieżeć. Ale nie o to mi to jak odchodzi. Żeby się przemieścić pomiędzy jedną a drugą kolejką, trzeba wsiąść w Bombay. Ten tu. Tego co zrozumiałem. No. Tak. A jeśli nie, to sobie zdawujesz na piechotę. Tak, właśnie tu jest ten problem. Teoretycznie można było tutaj coś montować, ale dobra, niech już sobie jeżdżą tą komunikacją, tak jak teraz tego korzystałem. Dobra, jakiś lekki handel chce się budować. Czy tutaj już zabudowaliście wszystko? No zabudowaliście. Dobra, no to jak chcecie się budować handel, to ja nic tak właściwie nie mam przeciwko. Bo tutaj to jest właśnie dla was dzielnica była wbudowana. No, oczywiście mówię o tej tutaj. Ciach. Czekaj, powiedzmy, że dotąd tutaj. I tu, aby to lepiej wyglądała ta droga, to ją sobie ulepszymy do rowerków. Bo z rowerkami to wiecie tak od razu jakoś raźniej czy coś takiego. I tu proszę bardzo, handel pełną parą, niech się buduje. Woda podciągnięta, więc jeden problem mniej. Autostradę macie tutaj piękny dojazd, no nie powiedzcie, że nie, no proszę was. To jest taki piękny dojazd. Dobra, zostało nam 1000. 1000 ludzi i jesteśmy w domu. I kończymy odcinek. Oczywiście po zakupieniu tej, no tego, no. Dobra, 900. Czy ktoś już z tego korzysta? Na razie nie. Sprawdźmy, o idą. Tu tędy wsiadają, tu z handlu idą, bardzo dobrze. Z tego handlu, czy z przemysłu tutaj jadą? Z przemysłu niekoniecznie. Niekoniecznie jadą z przemysłu, ale ogólnie z całego tego tutaj systemu to jadą. Tutaj zabrać nawet ten wagonik. Idą ludzie. Ludziska. Dobrze, to tak, czas tu powoli sobie płynie. Mamy prawie 25 tysięcy. Prawie 25 tysięcy, co jest... Weź mi o tym nawet nie mów. Weź mi po prostu o tym nawet nie mów. Jak tam jest nas... Farming też się buduje. Z tego farmingu pewnie trochę mamy zysków. No bo to jest specjalizacja, a ze specjalizacji trochę jest więcej forsy niż takiego zwykłego przemysłu. Okej, czas sobie zetknijmy. Pożyczki, okej. Spłaćmy tam pożyczkę, może się przydać później forsa. Rolnictwa 1000, leśnictwa 3000. No, dobra, powiedzmy. W ogóle odcinek dla was się cały czas jeszcze renderuje, nie wiem, jak dla was wyślę. Dobra, tutaj, no, powiedzmy. Mamy 25 tysięcy, dobra. Dobra nasza. Do gorzej z tym, że czas też już minął. A może, czy my możemy to... Ja tak źle to zrobiłem, że kupiłem ten kawałek ziemi. To jest takie... Zresztą sami wiecie o co chodzi, ale czemu oni się tak bardzo się powoli budują? Tak, w ogóle problem śmieci też już poszedł, to też jest dobrą wiadomością, ale oni tak tu powoli, tak powoli. Teraz, tutaj możemy
Nie, ciebie już zostawimy, bo ty już tutaj jesteś, to już zostań, tak? Ale dookoła ciebie tutaj będą biura, później możemy cię zlikwidować. I tu będzie coś takiego. Postawmy tu jeszcze może jakiś park kolosa, czy coś, żeby was tutaj bardziej zachęcić, chociaż tutaj... Chociaż co jak co, ale wy tu macie tyle tych i tak już atrakcji, że was tu już w ogóle nic nie powinno interesować, tylko się powinniście w ciemno tutaj wmontowywać do tego miasta. Czekaj, tu jeszcze wam zrobimy takie coś. Wiem, że tutaj coś jeszcze kiedyś będzie, ale... Dobra, mamy 25 z hakiem ludzi. Bardzo Colossal Park. A wy tutaj nieszczęśnicy, wam damy taki park. Proszę bardzo. Bo wy jesteście, no to wszyscy wiemy, co wy jesteście. I wam może się coś takiego spodobać. O, widzicie, cywilizacja, co nie? To kosztuje 4, trochę więcej, ale dobra, niech będzie. Co mi tam? Będą do was ludzie jeździć, czyli będą dla mnie zyski z powrotem. Więc w sumie zyski tak idzie dla mnie, więc jestem za. Tak, tutaj będzie jakby coś taka trochę dzielnica przemysłu, taka część techniczna naszego miasta. A tutaj będzie handel. Tu będzie handel i właściwie to my ten handel możemy zaraz zmienić jego specjalizację, bo na specjalizacjach też, z tego co pamiętam, jakieś tam zyski są, co nie? To tu będzie, proszę bardzo, nowa tutaj taka dzielnica, o, dokładnie, jakoś tak. Bo tutaj już się coś pobudowało. No dobra, no to trudno. Po tej stronie będzie... Teraz tak. Czego są tutaj też nie? Mamy jeszcze oczywiście wspieranie dla... Ale to nas mało interesuje tutaj. Wypoczynek, turystyka, dawaj pełną parą. Co? Czekaj, wypoczynkowy i powoduje hałas. Powoduje hałas, przyciąga turystów. Rejony handlowe czynne są całodobowo. Nie, to wypoczynek. Nie. Jak czynne całodobowo, to wszyscy wiemy, co oni tutaj będą potrzebować. Oni potrzebują miejsca, gdzie się zrelaksują, gdzie odpoczną, gdzie... No, zresztą wiecie sami. Tak, mieliśmy tutaj puścić w ogóle Bambaja też. Mieliśmy. I go nie puściliśmy. To też nie jest dobre. Jak jest tu z wodą? Okej, kiepsko jest z wodą. Poczekaj, puśćmy sobie od tej strony tą wodę. Tak, niestety nam się tutaj cały handel teraz będzie musiał wyburzyć, bo nie pomyślałem sobie wcześniej o tym, ale jak się już będzie budować, to będzie dobrze. Natomiast tak jak przed chwilą powiedziałem, mieliśmy tu puścić Bambaja. Czyli teraz go puścimy. Żeby nie było. Żeby nie było, że powiedziałem, a nie było, więc będzie tak. Nasz Bambaj... Polegaj, bo jest problem z prądem. Okej, dobra, rozumiem, trzeba podnieść budżet na prąd. Sprawdza, to jest 20% i ty. Taksówki, im mniej, tym lepiej. Tak, w ogóle pociągi są tu i tu na sądu. Dobra, to dobrze. A na pociągach i tak stracimy trochę forsy. Dobra, mniejsze z tym. Nasz Bambaj, tak jak przed chwilą mówiłem, będzie sobie jechać. To byłby dobry pomysł. Będzie jechać sobie tutaj. Tu. Tu przejedzie pod to przez to wszystko. Tutaj jakieś ciekawe te zakręty tutaj ja porobiłem. Bardzo ciekawe. No dobra, tramwaj se tu będzie jechać. Tu se skręci, przejedzie tu. Tu tą ulicą pojedzie, tutaj. Tu sobie zrobi na razie póki co kółeczko, albo nie kółeczko. Przejedzie sobie tu w tą dzielnicę, tu przez tą całą dzielnicę będzie jechać. Tutaj. Okej, bo tu już byliśmy. Dobra, no i dojedzie gdzieś tu i będzie mieć po prostu pętelkę. Dobra, zróbmy to teraz. Teraz zróbmy, tak jak tutaj gadałem do was, to teraz to zróbmy. To tak jak mówiłem, Bamba jedzie później tutaj w dół. Tutaj. Tutaj. Tu jedzie. Okej, tego jeszcze nie naprawili będą. Myślałem, może jak tyle ponaprawiali, to i to naprawili, ale nie. Tego nie naprawili, bo może im nikt nie powiedział. Później, tak jak mówiłem, okej. Stąd tu trzeba zrobić zakręcik lekki. Proszę bardzo, Bambaj tu sobie będzie skręcać. Będzie jechać pod tym, specjalnie tak zrobiłem, żeby dojechał pod tym, żeby nie było. Później wjeżdża w tą naszą dużą ulicę tutaj pod tym. To jest według mnie bardzo dobry pomysł. Proszę bardzo, ulepszone.
I później jedzie tutaj. Tak, tutaj wiem, że zrobiliśmy... A nie, nie zrobiliśmy. Myślałem, że to jest ta wodowa ścieżka. A no była, no dobra, ale no, było, minęło, tak? No bo jednak chyba to jest lepsze, niż żeby tutaj to tak jeździło, niż tak jak to jeździło wcześniej, tak. I tu sobie zrobimy pętelkę, inną niż wcześniej mówiłem. Nie będziemy tu już jakiegoś ekstra miejsca wymyślać, po prostu będzie tutaj droga taka okrężna i tyle. Dobra, tak, tu jest dobrze, tu jest źle. Dobra, tu jest dobrze, jedziesz, dobra. Jest dobrze. To możemy puszczać naszego Bombaja. No ogólnie całkiem przyjazna. Czemu ja to robię? Żeby dobić do naszych magicznych cyferki, o której mówiłem na początku odcinka. To tak, nasz Bombaj. Ja sobie przypomniałem, że może być problem z miejscem do zawracania, bo tu jest... Dobra, nie powinno być źle, jak tutaj zrobimy jeszcze jeden Bombaj. Dobra, jedziesz sobie tędy. Ty masz często dosyć te przystanki. Jest! 26 tysięcy. Nowy kawałek ziemi, statki, forsa, porty, ekologiczny zakład tlenienia wody. Świetnie. Ale to będzie za chwilę. Jedziesz sobie dalej tu tędy. Tutaj razem z tym. No i tu się zaczyna ta ciekawsza część. Bo jedziesz sobie już nową trasą. Ja już wam mówię, wiecie, tu ludzi na ten Bombaj tu czekało. Bardzo dużo ludzi. No czekaj, tu przesuniemy go trochę dalej. I tak, tutaj nie będzie jeden, będzie w drugą stronę, wprost pod. Dobra, dalej, czekaj. Zrobimy sobie przystanek tutaj. Będziecie musieli sobie trochę dojść. Kolejny jest tu. Tutaj do tego handlu, no bo już jak handel, to handel pełną parą. Tutaj jedziesz przez ten handel, ale to będzie linia tramwajowa. Mówię wam już, ja już tu widzę takie bicie rekordów na przejazdach, rzecz jasna. Tu przystanek i dajmy sobie tu jeszcze jeden przystanek. I tutaj... Tu na wyjeździe? Nie, tu będzie na wyjeździe. Do tej dzielnicy, proszę bardzo. Po czym będzie tu przystanek. I wracamy sobie mniej więcej już w tych samych miejscach, a nie, czekaj. Nie, tutaj nie będzie w tym samym miejscu, bo będzie tu. Dobra, wiem, że nowe budynki. Później tu się zatrzymujesz i tutaj to już mniej więcej w tych samych podobnych miejscach będziemy stawiać. Tu jeszcze autobus nam się zapodział, jakiś taki jeden, ale to sądzę, że nie będzie robić konkurencji dla naszego Bombaja, bo to Bombaj w końcu, tak. Tu jest ogólnie będzie bardzo duży ruch bombajowy na tej uliczce. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle odbierane przez wszystkich. No ale no co tam. Tak, tutaj ten Bombaj dosyć ma bliską trasę przez te dwa przystanki. Więc właściwie to... Zróbmy, żeby tutaj się zatrzymywał. I tak samo zrobimy sobie zaraz tym poprzednim. Poczekaj. Usuniemy ten przystanek. Usuniemy ten przystanek. I podciągnijmy ten przystanek. Bo on tutaj musi mieć na wyjazd. Dobra, no i tak. Mamy 100 tysięcy, wow. Zobaczmy tylko ile ludzi będzie korzystać z naszego Bombaju nowej linii. Nasza nowa linia ma ten jasny kolor. I tak jak mówiłem, już jest tutaj 15 osób tutaj. Na tym przystanku tutaj właśnie, na tej pętelce. 32 osoby tutaj, 29 tutaj. No to jest potrzebna na pewno linia 18, czekajcie. 18 tutaj, no. 10 tutaj w przeciwnym kierunku. Tak jak mówiłem, jest to, było im potrzebne. I aby zakończyć dobrze odcinek, kupujemy ten kawałek ziemi. O, tak. I tym się zajmiemy już w kolejnym odcinku, więc jeśli wam się podobało, możecie zadać uwagę. Jeśli jesteście tutaj nowi, możecie kliknąć subskrybuj i ten dzwoneczek, bo bardzo dużo ostatnio osób dochodzi do naszego kanału i się cieszę z tego bardzo, bo będzie nas tutaj więcej, jakieś komentarze czy coś takiego. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. A w następnym odcinku w końcu zaczniemy podbój tejże górki. Zerknijmy sobie na koniec. No, idziemy, ale bardzo powoli. To dużo mówić. Cześć!